wyglądają na uśmiechniętych. Dzisiaj chciałbym, abyśmy mogli przyjrzeć się kolejnemu z błogosławieństw, piątemu, które mówi o miłosierdziu. Bo słowo mówi, że w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza, w siódmym wierszu, jeszcze rozumiem, że się nie odpaliło. Dobra. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Miłosierdzie to jest takie słowo, które dosyć często występuje w Biblii. Możemy spotkać takie miejsca, gdzie Bóg jest określony bardzo jasno jako miłosierny i to jest prawdą. To jest prawda, która wynika jasno z Bożego Słowa. Bóg jest miłosierny, Bóg jest współczujący, jest litościwy. Mimo, że czasami ludzie mówią rzeczy całkowicie odwrotne. Jeśli Bóg byłby miłosierny, to dlaczego, to czy doprowadziłby do takich sytuacji, czy do śmierci takiego człowieka, czy innego, czy mojego dziecka, czy kogoś mi bliskiego. Sam Bóg o sobie, kiedy byśmy spojrzeli w Boże Słowo, mówi, że jest miłosierny. To jest prawda Bożego Słowa. I na przykład w Księdze Wyjścia, druga księga Mojżeszowa, ja używam dużo tekstów, także jeśli macie Biblię, korzystajcie, bo niestety dzisiaj nie będzie chyba wyświetlane. Druga księga Mojżeszowa, 22 rozdział, 27 wiersz, mówi tak. Bo jest to jego jedyne okrycie, okrycie jego ciała. W czymże innym będzie spał? Będzie wołać, będzie do mnie, wysłucham. Gdy wołać będzie do mnie, wysłucham, bo ja jestem miłosierny. Znaczy, Boże miłosierdzie nawet objawiało się w tym, że troszczył się o to, co dani ludzie mieli. Że nie chciał patrzeć i nie pozwalał na to, żeby ludzie byli bez okrycia. Więc kiedy będzie wołać, to Bóg mówi, ja wszystko zrobię, co potrzeba, bo ja jestem, określa siebie, jako miłosierny. Dalej w 34 rozdziale, 6 wierszu czytamy, wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał, Panie, Panie Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. To są słowa Mojżesza, kiedy Bóg okazuje miłosierdzie narodowi izraelskiemu, kiedy ten sprzeniewierzył się Bogu. Pamiętacie, Mojżesz jest na górze, wraca z dwoma tablicami kamiennymi, a w obozie już jest impreza na całego, już mają ulanego cielca, już mają nowego Boga, albo sobie mają obraz tego Boga, który niby wyprowadził ich z Egiptu. Kończy się tym, że wielu ludzi tam wtedy ginie, ale Bóg okazuje im ponownie miłosierdzie. Mojżesz wstawia się za nimi, Bóg okazuje im miłosierdzie, Bóg każe mu wziąć kolejne dwie tablice i wracać na górę i te przykazania zostaną ponownie dane. Miłosierdzie i łaska, kiedy patrzymy na te teksty, niejako idą z sobą w parze. One rzadko kiedy występują od siebie oddzielne. Później psalmista, podsumowując tą historię na pustyni, w psalmie 78 od wiersza 21, psalm 78 od wiersza 21, tutaj trochę wierszy przeczytamy do 38, ale posłuchajcie, on jest niesamowicie ważny, bo on pokazuje znowu nam naturę ludzi i naturę Pana Boga. Boże miłosierdzie w stosunku do tego, co ludzie też czynili. Czy to Pan usłyszawszy to, uniósł się gniewem. Ogień zapłonął przeciwko Jakubowi, także i gniew wybuchnął przeciwko Izraelowi, że nie uwierzyli Bogu i nie zaufali zbawieniu Jego. Izraelici mieli ten problem. Zaufanie. Zaufanie w to, że Bóg się o nich troszczy, że On ich wybawi, że On ich zbawi z różnych opresji, w których się znajdowali. Rozkazał więc obłokom w górze i otworzył bramy niebios. Spuścił im jak deszcz mannę na pokarm i dał im zboże z niebios. Wszyscy jedli chleb anielski. Zesłał im żywności do syta. Wzbudził na niebie wiatr ze wschodu i przyniósł mocą swoją wiatr południowy. Spuścił na nich mięso jak proch, a ptactwo skrzydlate jak piasek morski. Padło ono pośród ich obozu, wokół ich namiotów. Jedli i nasycili się bardzo i dał im Bóg, czego pożądali. A gdy się nadal nie wyzbyli żądzy, choć jeszcze pokarm był w ich ustach, spadł na nich gniew Boży i pozabijał najznakomitszych wśród nich, a młodzież Izraela powalił. Mimo to nadal grzeszyli i nie uwierzyli cudownym dziełom Jego. Przeto sprawił, że marnie dokonali dni swoich, a lat swoich w trwodze. Gdy ich zabijał, szukali Go, nawracali się i skwapliwie garnęli do Boga. Przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg Najwyższy jest odkupicielem ich. Schlebiali mu ustami, a językiem okłamywali go.
bo serce ich nie było szczere wobec Niego i nie byli wierni Jego przymierzu. On jednak, będąc miłosierny, odpuszczał im winę i nie wytracił. Często powściągał swój gniew i nie zapłonął całą gwałtownością swoją i dobrze. Zobaczcie, ta historia jest niesamowita. Że Pan Bóg jest tak miłosierny, że nieraz sobie myślę, ile razy powściągnął swój gniew ze względu na mnie. Ile razy powściągnął swój gniew ze względu na nas. Może więcej razy, niż nam by się mogło wydawać. Czytamy tutaj, że Bóg czynił cuda wielkie, słuchajcie. No, to manna, to mięso, które nie musieli chodzić do hipermarketu, nigdzie nie musieli latać, po prostu wychodzisz, jesz. Jeszcze nie zdążyli tego wszystkiego przełknąć, jeszcze to mieli w ustach, a już ich żądze znowu podawało, że są nieszczęśliwi, że chcą więcej. Często możemy patrzeć na Izraelitów jak na taki naród, że się im dziwimy, ale myślę sobie, że nasza natura ludzka się nie zmieniła, że jesteśmy bardzo podobni, że bardzo często, mając Boże cuda w naszym życiu, nie dostrzegamy ich albo nie doceniamy ich. Często, mając wiele, o wiele więcej niż nam się wydaje, i może nasze pragnienia chciałyby więcej, nasze pożądliwości chciałyby więcej, ale tak naprawdę, gdybyśmy ocenili to, co mamy, to wielu ludzi w wielu krajach ma dużo mniej. A my ciągle szukamy, biegniemy za czymś. Natura ludzka się nie zmienia. Ona jest niezmienna, tylko Bóg jest w stanie ją zmienić. I ludzie tacy są. Zawsze czegoś pragną więcej. Izraelici byli bardzo podobnymi ludźmi do nas. Potem przychodzi kolejny sąd, kiedy wielu, czytamy tutaj, ludzi ginie. Nie po to, że Bóg tak po prostu się rozgniewał. Nie. Nawet jeśli dochodziło do takich sytuacji, to po to, aby oni mogli przyjść do Boga. Po to, żeby oni mogli się upamiętać. Po to, żeby oni zrozumieli, jaki Bóg, jak wielki i potężny jest Bóg. Czytamy, że nie uwierzyli cudom i dziełom Jego. To jest niesamowite. To jest coś, z czym również Pan Jezus musiał walczyć, kiedy chodził po ziemi. Pamiętacie, jak bardzo często On musiał do swoich uczniów, do tych wybranych ludzi mówić, czemu nie wierzycie? Gdzie jest wasza wiara? O małowierni. Jakby wszystko się wokół tego kręciło. Pamiętacie, 5000 ludzi je chleb, 4000 ludzi je chleb. Potem idą w 12 i zastanawiają się, skąd oni chleba wezmą. My sobie myślimy, no co za ludzie, ale my nie jesteśmy inni. Często w naszym życiu były wielkie cuda Bożego zaspokojenia naszych potrzeb, a za chwilę drobna rzecz się dzieje, a my panikujemy. Boże, gdzie jesteś? Czy ty nas jeszcze słyszysz? Czy ty zdążysz? Czy przyjdziesz z ratunkiem? Zapominając o tym, co Bóg już dla nas uczynił. Gdy przychodziły konsekwencje, kiedy przychodził sąd, to czytamy, że szukali Go, nawracali się i skwapliwie szukali Boga. Wiecie, to tak jest. Ja złapałem się w swoim życiu na tym wiele razy. Bimbałem z różnymi rzeczami, potem nagle przychodzi konsekwencja. O Boże, ratuj! O, teraz już będę taki grzeczny. O Panie Boże, Ty mnie tu wyratuj, no bo no wpakowałem się. Myślę, że wielu z was również ma z tym problem. Tak jak jest powiedzenie, jak trwoga, to do Boga. Tylko to też nie działa na dłuższą metę. To trwoga do Boga jest tylko w tym momencie, w którym jest nam źle. Ale kiedy już stajemy na nogi, kiedy wracamy już do rzeczywistości, znowu zaczynamy postępować często w ten sam sposób. Przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg jest najwyższy, że On jest odkupicielem. O, wtedy są te piękne modlitwy, takiego cudownego Boga, jak wiele łaski nam okazał. Schielobiali Mu ustami, a językiem okłamywali Go. Wiecie, to, co się działo, było bardzo nieszczere w ich sercu. Oni szukali prawdziwej przemiany, oni chcieli chwilowej ulgi. Kiedy Bóg chciał im dawać naprawdę prawdziwą ulgę, oni oczekiwali tylko chwilowego zaspokojenia swoich potrzeb. Bo serce ich nie było szczere wobec Niego i nie byli wierni Jego przymierzu. Myślę, że to jest pewna prawda starotestamentowa i nowotestamentowa. Musimy być wierni również nowemu przymierzu. Musimy być wierni temu przymierzu, które zostało nam dane w Jezusie Chrystusie. I pytanie jest, czy nasze serce jest szczere w tym przymierzu? Czy tak naprawdę jest? Ale Bóg znowu patrzy na to wszystko. Ja osobiście miałbym dość. A On jest miłosierny. Słowo Boże mówi, On jest miłosierny. Odpuszczał ich winę i nie wytracił. Ja Panu Bogu dziękuję za to, że On jest miłosierny. Bo nie wiem, co by było ze mną, co by było z nami. Ale On jest miłosierny, On jest litościwy. On jest tym, który przychodzi nawet wtedy, kiedy upadamy i upadamy i upadamy, ale kiedy przychodzimy, jak Słowo Boże mówi, przed tron łaski, to On jest gotowy nam na nowo przebaczać. Ja nie wiem jak wy, ja szybko bym się pozbył Izraelitów.
Ja bym miał taki klimat, że no dziękuję bardzo. A Bóg jest miłosierny. I to jest ta różnica pomiędzy nami a Bogiem, że On wie, czym jest naprawdę miłosierdzie. Psalmista w psalmie 103, 8 wierszu mówi: miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Ludzie często zarzucają Bogu wiele rzeczy, wiele sądów i czy to naprawdę było konieczne, ale nie mówią o tym, jak wiele cierpliwości Bóg okazał ludziom. Jak wiele cierpliwości dzisiaj Bóg okazuje ludziom, że ten świat jeszcze istnieje. Jak wiele cierpliwości. Piotr również o tym pisze w swoim liście, że wielu mówi, no przecież rzeczy jak były, tak są, gdzie jest obiecane przyjście Jego, no to może nie jest tak na serio. A Piotr mówi, to jest przez Jego miłosierdzie i cierpliwość, którą ma, żeby ludzie się upamiętali. To jest niesamowita cecha Pana Boga, że On jest cierpliwy. Żeby człowiek przyszedł do poznania, żeby człowiek zrozumiał, kim On jest i zrozumiał swoją grzeszność i że to, że potrzebuje Boga, że potrzebuje Jego łaski, potrzebuje Jego miłości. Dlaczego o tym mówię? Co to ma wspólnego z tym, o czym naucza Pan Jezus? Wiecie, to ma wiele wspólnego, bo żeby zrozumieć miłosierdzie, musimy popatrzeć do źródła, a źródłem jest Bóg. Prawdziwym wzorem i źródłem jest Bóg. On pokazuje, czym jest to miłosierdzie. On pokazuje, jak ono wygląda. I na przykład Łukasz w 6 rozdziale, 36 wierszu mówi: bądźcie miłosierni, on to mówi, bądźcie, masz być, wydaje polecenie, nie jako rozkaz, bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Więc jak mam być miłosierny? Tak jak miłosierny jest Bóg. Jak mam być litościwy? Tak jak litościwy jest Bóg. Jak litościwy jest Bóg, to tylko taki wycinek wam pokazałem. Tylko ten fragment psalmu, a takich miejsc w Biblii jest naprawdę mnóstwo, które pokazują, jak miłosierny był i jest nasz Bóg. Bądź miłosierny jak nasz Ojciec. Boże miłosierdzie objawia się i objawiło się chociażby w tym, że nasze grzechy są nam odpuszczone i ten obciążający nas, jak Paweł pisze, list dłużny został przybity do krzyża, a lista każdego z nas, gdyby tak naprawdę, ja myślę, że nawet wielu rzeczy do końca świadomi byśmy nie byli, gdyby taka lista pojawiła się na tym rzutniku czy na tej ścianie każdego z nas, to ona by była długa różnych rzeczy, które Bóg by uznał jako grzech. Nawet takie, które my byśmy może tak nie uznali, ale Bóg by powiedział, to jest grzechem. Może wielu z nas by mogło powiedzieć, no wiesz, ja się nie zgadzam, bo moje grzechy nie były ciężkiego kalibru, to znaczy nikogo nie zabiłem. To jest takie bardzo częste powiedzenie wielu ludzi, ale ja nikogo nie zabiłem. Ja starałem się być dobry dla ludzi. To fajnie, no dobrze nie być bandziorem, który kogoś zabił, to jak najbardziej jest wskazane, ale jest cała lista innych grzechów, z których człowiek musi, być oczyszczony. Grzech dla Boga jest ohydą i nie tylko te największe, ale każdy jeden, który sprzeciwia się Jego prawu. Widzicie, do Efezjan 2:1-5 czytamy coś o nas, słuchajcie, coś, co jest prawdą o nas. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Człowiek, który nie zna Chrystusa, chociaż chodzi fizycznie, jego biologia funkcjonuje, serce bije, krążenie krwi funkcjonuje, jest umarły. Tak mówi Boże Słowo. Jeśli nie jesteś nowonarodzonym człowiekiem, to wedle tego, co mówi Bóg w swoim Słowie, jesteś martwym człowiekiem. Jesteś żywym trupem. I tu chodzi o twój stan duchowy. Więc Słowo Boże mówi, wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach oporny. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w co? W miłosierdzie. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Byliśmy umarli, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dał swojego Syna, aby człowiek mógł żyć, aby mógł ożyć z Chrystusem. I każdy z nas tak żył. Słuchajcie, moglibyśmy się tutaj próbować wybielać, że nie byłem taki zły, nie byłem cudzołożnikiem i wiele innych rzeczy, okej. Ale inne grzechy byliśmy. Mieliśmy z natury, byliśmy dziećmi gniewu, spełnialiśmy zachcianki swojego ciała, swoich zmysłów i wielu ludzi nie myśli o czymś, czy jest moralne, czy niemoralne, czy to kogoś zrani, czy nie zrani, bo kogo to obchodzi.
Ważny jesteś ty i twoja przyjemność, co doprowadza zawsze do wielu cierpienia w życiu innych ludzi. I tacy byliśmy. Ale Bóg mówi, że jest bogaty w miłosierdzie i dał swojego syna. Słuchajcie, to jest niesamowite. To jest niesamowite. Kiedy myślę o tym Bożym miłosierdziu, o Jego litości wobec nas, to przypomina mi się też przypowieść, którą użył nasz Pan, kiedy opisywał dwóch dłużników. Pamiętacie, taka historia jest opisana. I to jest bardzo pouczająca przypowieść, w której Jezus bardzo jasno uczy na temat litości, na temat miłosierdzia, czy okazywaniu miłosierdzia drugiemu człowiekowi. Ta historia zapisana jest w Ewangelii Mateusza, 18 rozdziale, od 21 wiersza. Wielu z was ją zna, ale jak możecie śledzić ze mną tekst, to zachęcam. Wtedy przystąpił Piotr i rzekł do niego: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze swoimi sługami, a gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł, Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 denarów, i pochwyciwszy go, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Niesamowita przypowieść. Nie wiem jak wy, ale dzieci czasami mają takie podejście, może nawet irytujące. Robią ciągle to samo, przychodzą, przepraszają, za chwilę robią to samo i znów przepraszają. Pewnie wy jesteście lepszymi rodzicami ode mnie. Ja wiele razy miałem dość i mówiłem: ale co mi po tych przeprosinach, skoro za chwilę robisz to samo? I to tak jakby wyglądało, jakby nieważne było dla mnie to, przepraszam, które to dziecko przynosi. I złapałem się na tym, że czytając też tą przypowieść, czy to jest właściwe? Ile razy? Oczywiście ktoś powie: no ale to nie jest coś przeciwko tobie, to są dzieci. No jasne, trzeba dyscyplinować, ja się z tym wszystkim zgadzam. Ale to mi pokazuje, że ta tendencja również może się przenieść na życie ludzi dorosłych. Że możemy pomyśleć sobie, ile razy ja mogę temu gościowi przebaczyć. Ile razy można przepraszać. Ile razy powinienem przepraszać. Ile razy mam przebaczyć, czy 7, czy to jest wystarczająca łaska i naprawdę taka wielka miara miłosierdzia, kiedy Piotr przychodzi: Panie, to ile razy? I on może myśli, że to 7 to już jest taki naprawdę gość, który, wiecie, nie raz, nie dwa, ale 7, nie? Taka Boża liczba, nie wiem, czy to nim kierowało, ale myślał, że to już jest dużo. Może to było tyle, ile on był w stanie znieść, 7. A Jezus mówi: nie, to jest inaczej. Ile razy, jakbyśmy to pytanie zadali inaczej, ile razy Bóg ma nam przebaczyć? I teraz mam zadać pytanie, czy 7? No, mnie na pewno. Byłby wakat na pastora, nie? Czy 7 razy Bóg nam ma wybaczyć? Oj, to byśmy wszyscy mieli biedę. Ja wiem, że wielu z was to święci ludzie, ale i tak mielibyśmy biedę. I to taką straszną. Czy 7?
Bóg mówi nie, Jezus mówi nie, nie, 77. I też nie chodziło o to, że teraz jak więźniowie na ścianie będziemy kreski robić i tu będzie napisane Rafał Ponikiewicz i już ma tam 76. Jak jeszcze raz mnie zdenerwuje, to koniec, już mu nie przebaczam. To też nie o tym mówi Pan Jezus. Ale On pokazuje, że tak naprawdę nie ma w tym granicy. Tyle razy, ile tylko ten człowiek przyjdzie i będzie prosił Cię o to przebaczenie. Tyle razy. Ile razy przyjdzie, ile razy będzie prosił Cię o to przebaczenie. Nie, nie chodziło naszemu Panu, abyśmy w jakikolwiek sposób to ograniczali. Bo to jest ta przypowieść o tym słudze. Ile razy, kto więcej, kto mniej. Różni jesteśmy, mamy różne temperamenty. Jedni szybciej, drudzy wolniej pakują się w kłopoty. Różnie to z nami jest. Ja jestem Bogu wdzięczny, że ma o wiele większy ten limit, ten pułap łaski. Wyznajemy, że łaska i miłosierdzie Jego trwa na wieki. Kiedy jednak chodzi o bliźniego, a to już jest inna kwestia, a jeszcze takiego, który daje w kość, to jeszcze inna kwestia. Tu już mamy takie limity, ogromne limity, ile razy. A czego uczy nas ta przypowieść Pana Jezusa? Oto przychodzi dłużnik, wisi swojemu Panu 10 tysięcy talentów, przyjmijmy, że są to srebrne talenty, to powiem Wam, ile to jest. Gram dobrego srebra, a z takiego bito monety kosztuje około 2 zł. Za gram. Talent to 26 tysięcy gram, czyli byłaby ta wartość, o której tutaj czytamy, tego jednego talentu, to 52 tysiące. Sporo. 52 tysiące. Kto z Was umie liczyć i choćby chciał zabawić się tutaj liczbami, to dojdzie do tego, że 10 tysięcy talentów to daje nam 520 milionów. Sporo? Kto jakby usłyszał, że wisi komuś 520 milionów, to nawet nie próbowałby tego spłacać, bo to jest nierealne. No, i czasami ludzie mają takie historie w życiu, że przychodzi ktoś, czy jakiś urzędnik i dług jest tak wielki, że każdy wie, że on nigdy w życiu danego długu nie spłaci, bo po prostu on przerasta pewnego rodzaju możliwości i logikę. Więc Pan Jezus uderza z takiego dużego kalibru i mówi o 10 tysiącach talentów, no to czyli 520 milionów złotych. No nikt z nas by nikomu nie przepuścił takich pieniędzy. Pan Jezus mówi, więc on naprawdę był tego kalibru dłużnikiem. Sporo. Ów człowiek pada na kolana, kiedy dowiaduje się, że jego żona i dziecko zostaną sprzedane. Tam tak rzeczy się działy. To nie masz kasy, to słuchajcie, my dzisiaj myślimy, że zaraz nam tam bank zajmie, komornik przyjdzie i tak dalej, ale to i tak on działa w pewnych zakresach prawa i pewne rzeczy mu nie wolno. A tam to oznaczało, że jeśli trzeba sprzedać twoją rodzinę, to się ją sprzedawało. No to boli. Masz dług, który jest nie do spłacenia i twoją rodzinę, którą no, może w niemądry sposób te długi zaciągnąłeś, ale kochasz. Jakby się okazuje, że oni mogą zostać sprzedani, oczywiście kwota się nie zwróci. Wątpię, żeby wartość życia tych ludzi była aż tak wysoka. I to jest straszny obraz. Ten człowiek pada na kolana i myślę, że ma błagalny ton głosu, jest przerażony i prosi o to, żeby mu darowano. No wiecie, on nie ma nic do stracenia, więc prosi. Historia mówi, przypowieść mówi, że zostało mu darowane. Mało tego, tak po prostu. Nie czytamy tam, że była jakakolwiek klauzula, drobny druk, jakieś ukryte kruczki, po prostu darowane. Wszystko jest ci darowane, więc 10 tysięcy, 520 milionów złotych zostało tak po prostu darowane. Tak po prostu. Teraz po wszystkim idzie już zadowolony do swojego domu i spotyka innego kumpla, sługę. Ten również jest w nieciekawej sytuacji. Ma długi, próbuje to jakoś wszystko z sobą powiązać. Jest winny 100 denarów temu słudze, któremu darowano 10 tysięcy talentów. 100 denarów to była jakaś około 4-miesięczna pensja ludzi w tamtym czasie. Więc za 100 denarów można było przeżyć przez 4 miesiące. Robotnik mógł przeżyć przez 4 miesiące. I powiedzcie mi, no taka śmieszna suma w porównaniu z 520 milionów, prawda? Albo inaczej z 10 tysiącami talentów. Powiedzcie sami, no nic, no dałbyś sobie spokój. No, 1 do 600 tysięcy. No, ja tam z matmy nigdy nie byłem mocny, dzięki.
Cztery wypłaty, nie trzeba wokół tego. Mało tego, ten człowiek mówi, ja ci wszystko oddam, tylko potrzebuję czasu. To nie był człowiek, który mówił, a co mi zrobisz, ja ci nic nie dam, dałeś, to trudno, nie, nie. On odda, tylko on potrzebuje czasu. Obsługa nie jest, te argumenty go nie przekonują. Nie pamięta już swojego długu, bardzo szybko o nim zapomina. Chce przemocą odzyskać swoje 100 denarów, dusi tego gościa, ten prosi o cierpliwość i czas, ale nie ma tutaj żadnej litości, nie ma miłosierdzia, którego doświadczył i ląduje w więzieniu. Na szczęście świadkami są inni słudzy, którzy są zasmuceni tym, co zobaczyli, więc poszli do swojego pana, opowiedzieli mu całą historię. Ten wzywa temu, tego, któremu darowano 10 tysięcy talentów. No i tam czytamy, czyli ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swemu bratu swemu. Jezus nauczał bardzo jasno, bardzo przejrzyście, o co mu chodzi. Piotr pyta, ile razy? A Jezus mówi, masz zawsze odpuszczać z serca bratu swemu. Tyle razy. A jeśli nie, jeśli pokusi cię, mówi Jezus, to i tobie ojciec mój nie odpuści. To są mocne rzeczy, to nie są moje, to nie jest moja filozofia ani moja teologia. To są słowa, które zapisane są, zanotowane przez Mateusza i które są Bożym Słowem, które wypowiedział Jezus. Bardzo mocne. Wiecie, my dopóki patrzymy na to z perspektywy kasy, no, ale teraz popatrzcie na nasze grzechy. Ile Bóg nam darował? Może więcej niż 10 tysięcy talentów. A czasami nie potrafimy komuś odpuścić drobnych przewinień. Drobnych grzechów nawet wobec nas. Może słów, które nie powinny być wypowiedziane, a były wypowiedziane. A ile słów zostało darowane nam? Ile czynów darował nam Bóg? A my czasami zapominamy, jak ten sługa, co Bóg nam darował i oczekujemy teraz, że inni nie będą nikomu nic dłużni. Tak się nie da. Tak się nie da. Wiecie, ja często to widziałem, szczególnie u ludzi, którzy byli wyrywani z różnych nałogów, naprawdę z dna, z bagna. I oni po kilku latach, już kiedy stawali się tacy pewni siebie w swojej wierze, bardzo często atakowali tych, którzy jeszcze w tym bagnie byli albo dopiero z tego bagna zaczęli wychodzić. Zapominając, ile potrzebowali cierpliwości, zapominając, ile potrzebowali miłosierdzia, ile potrzebowali litości. Nie możemy zapomnieć, co Bóg nam darował. Nie wolno nam zapominać, jak wielki dług został nam darowany. Ja wiem, że historie są różne, czytam dosyć sporo różnych książek, historii tragicznych, rzeczy, gdzie przebaczenie wcale nie jest takie proste, ran głęboko zadanych, ale z drugiej strony nie mam nic na usprawiedliwienie, żeby powiedzieć, że ty nie musisz, bo ty tyle przeszedłeś, czy przeszłaś w swoim życiu. Bo Jezus mówi, musisz przebaczyć, jeśli ktoś przychodzi po to przebaczenie do ciebie. Przebaczyć nie zawsze znaczy zapomnieć. Przebaczyć nie znaczy, że wszystko już będzie tak jak dawniej. Ale musisz odpuścić w swoim sercu, bo Słowo Boże mówi, że to jest miłosierdzie. To jest akt miłosierdzia. To jest litość, którą Bóg nam okazał. I oczekuję tego, że i my będziemy tą litość i to miłosierdzie okazywać innym. Czy to jest łatwe? Słuchajcie, dopóki chodzi o bzdury, możliwe. Ale jak naprawdę chodzi o życiowe sytuacje, to nie zawsze jest proste. Ale czy dlatego Jezus mówi błogosławieni miłosierni, albo oni miłosierdzia dostąpią? Dostąpisz tego miłosierdzia zarówno od Boga, jak i kiedy to również dostąpisz tego miłosierdzia od ludzi. Jak chcesz, żeby inni tobie czynili, tak ty im czyń. To jest taka prosta dewiza moja życiowa. Jeśli nie okazujesz miłosierdzia, no to i tobie nie okażą miłosierdzia. To przyjdzie czas, w którym ty będziesz potrzebował tej litości i może i ona tobie nie zostać okazana. Wystarczyło się zlitować, zapomnieć. Dobra, czysta karta, zapomnijmy o tym. 100 denarów, chłopie, to jest nic w porównaniu z tymi 10 tysiącami. Kiedy czytam tę przypowieść, to sobie myślę, tylko jedno było potrzebne. Litość. Zwykła litość, a jednak to się nie stało. W psalmie czytamy
49, wiersze 8-9. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy. Okup za twoją duszę jest zbyt drogi, dlatego Bóg dał swojego Syna Jezusa Chrystusa. Nikt nie był w stanie by cię wykupić. Historia pokazuje, że wielu ludzi próbowało i do dzisiaj próbuje pieniędzmi wykupywać duszę z czyśćca i innych dziwnych rzeczy z tym związanych, które nie mają nic z Biblią ani z biblijną nauką wspólnego. Nikt nie jest w stanie wykupić duszy człowieka. Gdyby tak było, to nie potrzebujemy Chrystusa. Gdyby tak było, nie potrzebujemy Mesjasza. Potrzebujemy Bożego przebaczenia. Tylko Chrystus mógł wykupić ciebie, twoje 10 tysięcy talentów, a może i więcej. Tylko Chrystus mógł, był w stanie darować ci te rzeczy. Tylko Chrystus był w stanie przybić ten obciążający cię list dłuży. Tylko Chrystus. Nikt inny nie mógł tego zrobić. Dlatego, że człowiek jest, dusza ludzka jest tak cenna. W liście do Tytusa, apostoł Paweł do Tytusa pisze tak, 2:11-14, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. To zrobił dla nas Chrystus. On jest tym Panem, który darował nasz dług. Kto był z was niewinny? Nie ma takiego człowieka. Słowo Boże mówi, że wszyscy są winni. Wszyscy zgrzeszyli. Każdemu człowiekowi na ziemi brakuje chwały Bożej. Każdemu jednemu, jedyną osobą bez grzechu był Jezus Chrystus. Nikt więcej. Tylko Chrystus. Wszyscy potrzebowali tego przebaczenia. I On przyszedł, dał samego siebie, aby nas odkupić, aby nas wykupić. Wartość znaczniejsza niż 520 milionów złotych. Jak czasami trudno przebaczyć te 100 denarów, te drobne rzeczy, zapomnieć o nich, zostawić je. Ale Jezus mówi wyraźnie, miłosierdzie okazujesz przez przebaczenie. To jest jedna z rzeczy, przez które możesz okazać drugiemu człowiekowi przebaczenie, litość. Litość. Bóg okazał nam miłosierdzie, abyśmy byli ludźmi miłosierdzia. I dobrze znacie też inną historię zapisaną w Ewangelii Łukasza. Nie będziemy jej czytać, tylko tak pokrótce ją przypomnę. Miłosiernego Samarytanina. Oto człowiek leży pobity, ograbiony, ledwo żywy przy drodze. On naprawdę musiał wyglądać na martwego i ci, co przychodzili, nie byli pewni, czy w ogóle żyje. Przechodzi tamtędy kapłan, być może nerwowo się rozgląda, czy tamci już sobie poszli, co tak tego kolesia właśnie załatwili. I wiecie, u nas jest prawo za nieudzielenie pomocy, odpowiedzialność karna jest. Tam nie było takiego czegoś, więc łatwo jest odwrócić głowę i on odwrócił swoją głowę i poszedł dalej. Miał być może pilne sprawy, może nie chciał sobie robić kłopotów, może miał tysiące czy setki różnego rodzaju podpowiedzi, dlaczego nie powinienem się zaangażować i sprawdzić, czy ów człowiek żyje. Przyspiesza kroku, by nie pakować się w te kłopoty. Duchowy człowiek był zbyt duchowy, by widzieć człowieka, wolał się nie zanieczyszczać, nie ryzykować. Widział być może przepisy prawa, nie widział człowieka. Po nim idzie lewita, również pewna ważna osoba, duchowa tamtych czasów, osoba, która, no, od której ja oczekiwałbym pomocy, ale ona również udaje, że nic się nie dzieje, odwraca głowę, nie pomaga, nie podchodzi, nie sprawdza, idzie dalej. Może nawet ma lepsze wyjaśnienia od kapłana. Dopiero Samarytanin, ktoś, kto był pogardzany i przez kapłana, i przez lewitę, przez Izraelitów, przez Żydów, Samarytanie nie lubili, nie tolerowali, przepraszam, Żydzi nie tolerowali Samarytan, nie lubili ich. To tam pewne wątki historyczne. Człowiek leży i on do niego podchodzi. Zrobił totalnie coś innego niż kapłan i lewita. On nie szuka wymówki, on również jest w drodze i być może się śpieszy, może ma ważne spotkania, tego nie wiemy. I kiedy widzi tego pobitego człowieka, niewiele myśląc, patrzy co ma. No miał z sobą oliwę, miał z sobą wino, te rzeczy ludzie z sobą mieli, kiedy podróżowali dosyć daleko, to były takie, powiedzmy, niezbędniki tamtych czasów.
Rzeczy również bardzo drogie i cenne. Ale on nie myśli, nie wiem, czy przeżyję, a nie, nie będziemy marnować bandaża. Jak przeżyję kolejną godzinę, to może teraz to. Nie, nie, on nie myśli tymi kategoriami. On używa tego wszystkiego, co ma, żeby jakby udzielić, powiedzmy to współcześnie, pierwszej pomocy i udziela ją temu człowiekowi. Wykorzystuje tam oliwę i wina, by opatrzyć jego rany. Słowo mówi, że Samarytanin się ulitował nad tym człowiekiem. Tam jest dokładnie napisane i ulitowawszy się nad nim. On ulitował się nad nim. Inaczej okazał mu miłosierdzie. W bardzo praktyczny sposób. Nie ustami, nie słowem, nie mową, ale w bardzo praktyczny sposób. Nie wiedział, co z tego będzie. Nie wiedział, czy za chwilę zbójcy nie przyjdą. Nie wiedział, czy się pakuje jeszcze większe kłopoty. Ale nie to było w jego głowie. On okazał mu miłosierdzie, okazał mu litość. Nie patrzył na koszta, jak cenne rzeczy w tym momencie traci. Nie myślał o tym, że traci, ale bardziej patrzył w tą stronę, że może wykorzystać to, co ma, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. My często myślimy kategoriami, co tracimy, a nie kategoriami, w jaki sposób to może pomóc. A potem nas serce boli, no bo jak patrzymy kategoriami tylko, co tracimy, no to nas boli. Ale miłosierdzie sprawia, że to jest nieważne. Miłosierdzie sprawia, że ważny jest drugi człowiek po drugiej stronie. Po udzieleniu tej pierwszej pomocy zabiera tego człowieka na swoje bydle, zawozi do gospody, gdzie opiekuje się owym pobitym. No ale musi dalej jechać, wiecie co on robi? I mówi, to słuchaj, no to tyle mogłem, sorry, przeżyjesz, dobre twoje, ale ja już więcej biznes. Nie. On takich rzeczy nie robi. Czytamy, a nazajutrz zdobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł, opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł, ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus, idź i czyń podobnie. No, to chyba było coś, co nie bardzo chciał słuchać uczony w piśmie. Samarytanin nie liczy kosztów, robi wszystko, co potrzebne, żeby uratować tego człowieka. I uczony w piśmie słyszy to pytanie, no to kto? Oceń sam, wybieraj. Kapłan, lewita czy Samarytanin? Myślę, że ciężko mu to przechodziło, ten trzeci. Ten trzeci, ile to było prawdą. I Jezus mówi, no to co? No to fajna historia, to cześć? Nie. On mówi, idź i czym podobnie. Rozumiesz, czym jest miłosierdzie. Tak patrz na ludzi i zobaczysz, czym jest litość. Tak żyj i zobaczysz, co to znaczy być miłosiernym i jak wielkie to jest błogosławieństwo. Możemy wiele jako chrześcijanie mówić o Bożym miłosierdzie, ale to są puste słowa, jeśli nie żyjemy i nie czynimy tak, jak czyni to Samarytanin. Miłosierdzie nie odwraca oczu od potrzeb drugiego człowieka. Miłosierdzie udziela pomocy wtedy, kiedy ta pomoc naprawdę jest potrzebna. Miłosierdzie dalekie jest od wydawania osądów, a bliskie jest okazywaniu litości. Ja wiem, że wielu ludzi często pakuje się w wiele kłopotów na swoje życzenie. Ale jak wy myślicie, czy ludzie, którzy chodzili za Chrystusem, to byli inni? Oni też mieli wiele grzechów na swoim sumieniu. To ich decyzje często doprowadziły ich do nędznego życia. A jednak Jezus okazywał im miłosierdzie. Okazywał im litość. Miłosierdzie jest potrzebne, by dać nadzieję tam, gdzie jej nie ma. Miłosierdzie jest błogosławieństwem również dla innych, bo użyjesz swoich środków, żeby pomagać innym, a dla ciebie będzie zabezpieczeniem, bo nie będzie ci dawało miłości do pieniędzy. Pozwoli ci nie mieć tej miłości do pieniędzy. Potrzebujemy miłosierdzia, aby zrozumieć, że ci wszyscy ludzie, którzy nas otaczają, wylądują w piekle, jeśli nie usłyszą Ewangelii. Czasami przechodzimy obok tych tematów i mówimy, no czekamy, albo jak zbór zrobi jakąś ewangelizację, a może 2 i wtedy jesteśmy tacy już szczęśliwi, zadowoleni, że myśmy zrobili wszystko. A ludzie, z którymi pracujemy, ludzie, którzy są obok nas, nasi sąsiedzi idą do piekła, kiedy umrą, to naprawdę nie znajdą się w innym miejscu, jeśli nie znają Chrystusa. Nie ma żadnego pośredniego miejsca. I powiem wam, ja zrozumiałem, że to trzeba mieć to miłosierdzie. To trzeba mieć tą litość, bo inaczej będzie mi to obojętne. A kiedy mam miłosierdzie, to jestem gotowy wziąć tych schorowanych ludzi i tych martwych duchowo ludzi na to bydle, zaniosę do swojego domu i będę opatrywał ich rany i zrobię wszystko, co jest tylko możliwe, żeby mogli usłyszeć Ewangelię i podjąć decyzję.
żeby dać im szansę na zdrowe życie, które jest w Chrystusie Jezusie. A do tego trzeba miłosierdzia. Czasami z trudnymi ludźmi, którzy nie są łatwi. Czasami trzeba się zderzyć z trudnymi pytaniami, które nie będą łatwe. Czasami może się wydawać, że to na nic. Ale spróbuj. Ilu takich ludzi jest wokół nas? Trzeba miłosierdzia, żeby naprawdę traktować serio wielkie posłannictwo. I nie czekajmy na wielkie ewangelizacje. To nie o to w tym chodzi. Czy zrobimy wielką, jedną, masową, czy nie zrobimy, ale ci ludzie są wokoło nas i to my z nimi rozmawiamy każdego dnia, stoimy w kolejkach w sklepie. Wielu z nich nie ma pojęcia, czym jest Boże Słowo i co ono mówi. Wielu z nich nie ma pojęcia o Bogu, mimo że żyjemy ponoć w kraju chrześcijańskim. Ale to z takim chrześcijaństwem, o którym mówi Biblia, ma niewiele wspólnego. Oni muszą usłyszeć, że jest Bóg, który okazuje miłosierdzie. Jakże wielu pobitych ludzi jest na naszych ulicach. Będziemy jak kapłan i lewita, tak duchowi, że no nie, my tu mamy takie biblijne spotkania teraz modlitwa, najważniejsze, biblijne spotkanie, najważniejsze. No fajnie, to są bardzo ważne rzeczy, ja tego w życiu bym nie powiedział, że nie. Ale możemy być tak duchowi jak kapłan i lewita. Lepiej się nie pakować. Może tam ktoś inny tam się tym zajmie. Jeśli ty to zauważyłeś, to prawdopodobnie Duch Święty chce, żebyś ty to tym się zajął. Nie ktoś inny. Jeśli to by to pokazał, to nie idź do pastora, nie idź do takich, którzy tam są takimi, wiecie, zajaranymi ewangelistami, żeby to oni coś tam zrobili, wiesz, bo ty tak umiesz, nie? Ty tak umiesz gadać. Nie. Jak Bóg ci pokazuje, to znaczy zrób to. A o, Duch Święty będzie cię prowadził, co i jak masz mówić. To jest miłosierdzie. To czasami trzeba wydać tej oliwy, tego wina. Czasami to trzeba wstać wcześniej, żeby takich ludzi, nie wiem, przywieźć na nabożeństwo albo zabrać gdzieś, gdzie usłyszą Ewangelię. I no, trzeba trochę dać od siebie. A czy to nie jest miłosierdzie w praktyce? Kim będziemy? Duchowymi tylko ludźmi? Zamkniętymi w swoim kościółku? Pełni świętości, obyśmy byli pełni świętości, ale nie widzący ludzi, którzy potrzebują Chrystusa? Czy będziemy jak Samarytanin, gotowi na cokolwiek trzeba, żeby przynieść uzdrowienie? Jakub kiedyś napisał w swoim liście w 2 rozdziale, 13 wierszu: nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd, bez miłosierdzia miłosierdzie góruje nad sądem. To jest ciekawy fragment. Co on miał na myśli? Kiedy poczytacie ten rozdział, to przeczytacie, jak on opisuje pewną sytuację, kiedy przychodzi do kościoła zamożny człowiek, jego strój świadczy o jego zamożności, ma pierścienie, no ja też mam, ale ten to raczej nie jest za bardzo cenny. Tamte były cenne, chyba widoczne. No i jak to w kościele? Taka szycha, no to ten, pierwsze miejsca, pełna obsługa, full wypas, nie? Tu jest drzwi, tu jest zimny napój, tu taki VIP. Ja sobie tak czytam i mówię, to tak jakby trochę dzisiaj było. Mimo że Jakub to pisze 2000 niemalże lat temu. Taka ważna osoba, słuchajcie, wiecie, jak bogaty przyjdzie do kościoła, to jak zapłaci dziesięcinę, kaplica stanie, nie będzie problemów z rachunkami i parę innych rzeczy się rozwiąże, nie? Śmiejemy się z tego, słuchajcie, ale tak zaczyna wyglądać nasze chrześcijaństwo. Ja się cieszę z tego, co napisał Jakub. Ale przyjdzie tam ubogi. A wy zrobicie różnicę między jednym a drugim. To mówi, jesteście grzesznikami, czynicie grzech. Ja nie mogę zrozumieć, nie jest dla VIP-ów w kościele innych, ja nie mogę tego pojąć. Ja nie mogę pojąć, że zamożni mają większe prawa od tych, którzy nic nie mają. To się nie może dziać w kościele, to jest absurd. To jest coś, co się działo już w pierwszych wiekach, w pierwszym kościele, z czym musiano walczyć. Jakbyście poczytali historię, to zawsze kasa próbowała władnąć kościołem, zawładnąć kościołem w różnoraki sposób. Przez później papieży i innych ludzi, trzeba trochę poczytać historii. Zawsze oczywiście była jakaś grupa takich, którzy chciała wrócić do tego, nie, tak być nie może. I szli może nawet w drugą skrajność jakiegoś ascetyzmu, no ale oni nie byli żadną większością i nie mieli żadnego przebicia, a jak za bardzo fikali, to po prostu była ekskomunika, ich albo wieszano, albo w inny sposób się ich pozbywano.
I czy nie możemy patrzeć w ten sposób na ludzi? Czasami to będą ludzie ubodzy, bezdomni, ludzie w potrzebie. Może ludzie, którzy będą psuć piękny krajobraz Kościoła. Może nie zawsze pachnący. Ale nie mówię tylko tu o tym, słuchajcie. To nie chodzi o to, że to jak jest taki kontrast, to to jest najwłaściwsze i najzdrowsze. Ja nie o tym mówię. Ja mówię o postawie rozróżniania pomiędzy ludźmi. Traktowania jednych lepiej, a drugich gorzej. Jakub pisze jasno. Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze cię mierzą was i nie oni ciągną was do sądów? Dalej mówi, lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. On bardzo jasno, wyraźnie to mówi. To jest grzech. Jak możecie w taki sposób w Kościele postępować? Nie ma VIP-ów w Kościele. Każdy ma być kochany i kochać na tych samych zasadach, bez względu na to, czy jest bogaty, czy biedny. Jak zrobimy kościół dla ludzi bogatych, to ja się wypisuję z takiego kościoła. Nie mam zamiaru być częścią takiego kościoła. Ale nie mam zamiaru być kościoła ludzi biednych. Mam zamiar być częścią kościoła ludzi wszystkich. Nie można patrzeć do drugiego człowieka tylko tym, co on wnosi swoim portfelem do kościoła. Może nic nie wnosi. Oczywiście, jak jest wielu ludzi, którzy są w potrzebie, no to będą jego innego rodzaju problemy. Ale ja wolę te problemy. Bo wiecie co? One pozwalają na Boże działanie. Na Boże działanie i na Boże cuda. I to jest najfajniejsze. Jakub pisze, to jest niesamowite, przyszedł pokaz, pierścień i już czapki z głów. Wielki Pan. Wielki Pan wszedł na salony, bijmy pokłony. Nie w kościele. Tutaj są wszyscy braćmi i siostrami, bliźnimi. I tak ma być, tak musi być. Tam Jakub mówi, to jest królewskie przykazanie. No to nie jakieś przykazanie, no, królewskie przykazanie miłości bliźniego. Czy on jest bogaty, czy biedny, to nie ma znaczenia. Miłości bliźniego. Okazując miłosierdzie tym ubogim, będziemy również sądzeni, nie okazując miłosierdzia tym ubogim, będziemy sądzeni bez miłosierdzia. Tam Jakub mówi mocne słowa. Jak nie okażesz tego miłosierdzia, będziesz myślał takimi pustymi kategoriami, to i Bóg cię osądzi tymi pustymi kategoriami. Bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Dalej Jakub pokazuje jeszcze jedno zastosowanie tego miłosierdzia. Nieco dalej. Myślę, że to też swego rodzaju zastosowanie jest. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają w co się przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Taka wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Możemy się pocieszać, możemy się nagadać. Taka ta twoja historia. To fajnie, nie? No tak czujesz się trochę lepiej? Dalej, ale on będzie dalej głodny. On dalej się nie ma w co przyodziać. On dalej ma te same problemy. Jakby Jakub mówi, wiara bez uczynków. Nie zbawienie z uczynków, ale wiara bez uczynków jest martwa. To nasze czyny mówią też o naszym, czy jesteśmy odrodzonymi ludźmi. To, co czynimy, pokazuje też jako owoc tego, czy jesteśmy odrodzonymi ludźmi. Kiedybyście przeczytali list do Efezjan, albowiem łaską zbawieni jesteście, nie z was Boży to dar, stworzeni do dobrych czynów. Stworzeni do dobrych czynów. Kiedy przyjmujesz Chrystusa, to w twoim życiu mają być dobre czyny. To ma być miłosierdzie, ma być litość i okazywana ta litość i miłosierdzie innym ludziom. Twoim współbraciom, tym, którzy są wokoło ciebie i czasami tym ludziom, którzy są obok nas, gdzieś na ulicach, może nie znających Boga, bo nawet są wrodzy Bogu. Ten Samarytanin nie pytał, ty wierzysz w Boga? Ocknij się, wierzysz w Boga? A jak nie wierzysz, to leż. Jakbyś wierzył, to bym ci pomógł. Nic z tych rzeczy. On po prostu okazał mu miłosierdzie i litość. Tak proste, ale tak trudne czasami. Bo nie wiemy, czego się spodziewać. Miłosierdzie jest miłością w praktyce. Dlatego Jezus mówi, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Miłosierdzie jest miłością
w praktyce. Jest zaspokojeniem potrzeb innych, czasem duchowych, czasem przyziemnych. Miłosierdzie prowadzi do przebaczenia w naszym życiu tym, którzy może nawet na to przebaczenie nie zasługują. Może tak i być. Miłosierdzie jest błogosławieństwem, które będzie zmieniać nasze życie i nam pozwoli doświadczać miłosierdzia zarówno ze strony Boga, jak i ludzi. Ze strony Boga i ludzi. Ja chciałbym sobie i wam życzyć, żebyśmy mieli to miłosierdzie. Żebyśmy żyli tym błogosławieństwem bycia miłosiernym. Ponieważ Bóg jest miłosierny, to tak jak On mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, to Łukasz mówi, miłosierny bądź, bo Bóg jest miłosierny. Bo Ojciec jest miłosierny. Bądź miłosierny, jak Ojciec wasz. Miej litość. Bądź cierpliwy wobec tych, którym może trzeba więcej czasu. Nie zawsze to jest tak, jakbyśmy my chcieli. Może trzeba będzie wiele razy przebaczyć. To nie znaczy nie stawiać warunków, to nie znaczy, żeby dać sobie wejść na głowę, ale przebaczyć. Niech dobry Bóg mnie i was prowadzi, aby to miłosierdzie, i często w listach również o tym przeczytacie, się pomnażało. Łaska i miłosierdzie niech będą z wami. I dzisiaj modlę się, żeby ta łaska, miłosierdzie było w moim życiu i w waszym życiu, żeby Bóg nas w tym prowadził, abyśmy mogli doświadczać błogosławieństwa wypływającego z bycia miłosiernym wobec innych.